Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grandet. Jest nam Wojtek. Jestem, dobry. Witamy was o poranku o 8.12. Na pewno. Według gry. I dzisiaj, czekaj, pierwszy to jest i dzisiaj idziemy znowu po te kostki złości. Wypij. No niestety musimy iść, bo 6. To jest potrzebne, a... Czemu ja użyłem pancerz? Sięgam. Ja pierniczę, a ja piłem cały czas wodę zamiast do pojemnika ją ładować. No to jak? Dobra, ja sobie zjem. Dobra, to sprzedam, to ma... Janki. Ja tam specjalnie dałem. Czekaj, te... To mogę... Teraz skrzynka jest wolna. Chyba będziemy potrzebować nową skrzynkę. Znaczy, generalnie tu będziemy potrzebować, może jak ja będę mieć wolną chwilę, to ja tutaj zrobię porządek, bo tutaj ja nie wiem już co gdzie jest. Ja już teraz daję wszystko wszędzie, żeby mieć miejsce. Małży nie potrzebuje, część tego też nie, tego też nie. Suszone mięso ze zryj. Co to nie jest? Wiem tylko, kawałek co to są, topika. Nie wiem tylko co to są te płetwy nartnika, bo... Mam pokazane informacje, że muszę je wytworzyć, a tu są płetwy z wioślarka. To jest to? Płetwy z wioślarka? Nie, płetwy nartnika. To ja już nie wiem. Gdzieś ty jest, tu jesteś. Dobra, idziemy nurkować? Aha, i to daje prędkość pływania. Ty jak chcesz, to możesz je bić te pająki wodne, a ja będę tam kopać szybko te kości. Ale ja też wziąłem łopatę, więc... Tu zobaczymy, na jakim się sfokusuje. Musimy powykopywać po prostu jak najwięcej tego, bo to będzie potrzebne. Czekaj, ja jeszcze tylko sprawdzę dane. Mogę tutaj gdzieś podejrzeć... Masz. Wendelburger, nie. Nie mogę podejrzeć... Kiedyś była taka wyszukiwarka, że można było znaleźć poszczególny item. W którym to jest miejscu teraz? No właśnie, też ostatnio szukałem, nie mogę. Gdzie to jest? Nie ma tego w danych? Nie wiem, ale wiesz co, nie widzę tych pająków na razie. A tu jest. Widzisz, nie mamy tej zestery. Tak, czyli musimy tą zesterę, a to jest to takie dziwne... Dziwne coś. Dobra, ja już pływam na dół. Już idę. O Boże, to czar... ciemno. Dobra, muszę iść po powietrze. W razie czego, chcą mieć 50 sekund. Wolę być zabezpieczony. Mam wrażenie, że teraz chyba trochę częściej ta woda się tutaj... Te bąbelki? Tak. Nie wiem, wtedy kiedy potrzebowałem, akurat nagle nie wychodziły. Ale u mnie to samo było. Dobra, teraz siódemeczka i kopiemy jak najwięcej kości. Okay. Jest ciemno jak... nie powiem gdzie. No, też ciemno. A tu jest zostera. Masz? O, tu coś mam. To jest zatopione... Jest, zatopiona kość. A to inaczej się pokazała teraz. No ty nie... Aha, czyli ty nie wykopałeś tej zakopionej kości wtedy. A co ja wykopałem? Nie wiem. Glina. Czekaj, to ty kop te, a ja będę tą zesterę ogarniać, bo to też potrzebujemy sporej ilości chyba. Halo, bąbelek. Need you. Ja też potrzebuję... O! Dobra, wziąłem. No teraz mam zatopiona kość, a wcześniej coś miałem też coś z kością. To ja nie wiem, co teraz... Pokazało, że teraz wykopałeś dopiero kość. Może ja muszelkę wykopałem? Nie wiem, co ty, Tomek, wykopałeś. Ale muszelka w takim jeziorku?
Może pozostałych po ślimaku? Już tych kości tak łatwo nie widać w takim bądź razie, bo to było totalnie zakopane. Nie, no to są, to zależy, bo jedne widać, drugich nie widać. Jedne są jakby bardziej zakopane, drugie mniej. Dobra, ja tą zesterę biorę, bo to na pewno nam się przyda. Ja też jednym zabrałem. Zastanawiam się, co my mieliśmy tym lepszym nożykiem, kurde, ścinać. No te wysokie takie, te pnącza. No właśnie chyba. Dobra, idę po bąbelka i wracam się, pomogę ci szukać tutaj kości. Halo, woda. Znaczy bąbelek. Ja też właśnie do bąbelka lecę. Bo tak powiem ci, że jak 30 sekund zostaje, to już trzeba iść. No zależy jak daleko odpływasz od tego. Ja już prawie w 40 odpływam. Chociaż w sumie plecak tutaj i tak wypada na zewnątrz, więc... To jest o tyle. O, plus. To wykopałem, co to jest? O, tu jest ciemno. Zaboconą łuskę. To mam dwie zabocone, trzy zabocone łuski i kość. Co? No. To jest potrzebny omszały klucz do czegoś. Ja nie wiem, tylko teraz takie pytanie mam, czy te kości się regenerują później? Nie wiem, mam nadzieję, bo ja już więcej nie widzę. A co, mam tylko jedną. Co? Ja wpływam dalej, najwyżej umrę. To może tym laboratorium tam trzeba posprawdzać. Może tam jest jakaś funkcja osuszania. Tylko to ja już nie wiem, ale biorę te. Biorę wszystkie kości, najwyżej umrę. Wezmę plecak. Najlepiej. Bo tych kości to tutaj widzę trochę leży. Dobra, też płynę tam do ciebie. Dobra, ja już się topię. Przynieś się na tamten świat. Dobra. To trzeba od razu, ale to może ja w sumie pójdę. Trzeba to przebadać po prostu i zobaczyć, co możemy z tego wytworzyć. Mhm. O, biedronka jest. W sumie, ale nie mam, kurczę, tarczy. O, tu mam tą kostkę. No dobra, ciągniemy ją. Dobra, następna kostka. Dobra, to też zrobię tak na... Kurde, zrespiłeś się i mi się biedronka zresetowała. Kto się zrespił? Ty. Nie, ja się żyję dalej. Ale jakoś blisko się tutaj potegowałeś i... Biedronka zrespił, w sensie życie jej się zregenerowało. Oj. Dobrze. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tyrytytu. Teraz się będę respić. Kurde, nie zdążę. A, teraz płynie mój plecak. Dobra. Tylko niestety mam też podejrzenie takie, że my chyba będziemy, jeżeli chcemy wytworzyć więcej rzeczy, to my i tak niestety musimy chyba te pająki pobić. O, twój plecak. Tak mi się wydaje, wiesz? Plecak grza Wojtusiałkę, nie kradnij. No nie kradnij. Dobra, ja idę przebadać te kości. Tak, możemy je przebadać? Tak, chcesz jeszcze moje? Coś tam zrobić z nich przy okazji? Nie, no to nic nie zmieni. Bo u mnie też nie ma sensu, żebym teraz przed znowu tam te kości, bo tam już ginę od razu. No to... Chyba tak, jeszcze ja laboratorium mam, poczekaj, tam jeszcze sprawdzić. Zrobimy, tak, ja się wrócę jeszcze do domu, bo tam mieliśmy jedną rzecz jeszcze chyba jakąś do przebadania. Ale tak, w tej skrzynce, tam gdzie mrówka się... Tak, ja to wszystko wezmę i przebadamy to po prostu i zobaczymy, co możemy wytworzyć. Bo mówię, no na pewno będzie trzeba zrobić ten hełm do oddychania pod wodą. Myślę, że nawet możemy w sumie też te płetwy porobić, właściwie wszystko, co jest tutaj pod tą wodą. Okej. No na pewno nóż też jest jakby priorytetem. Bo tymi nożami teoretycznie lepiej bijemy te. Czy ja próbuję tutaj jedzenia zdobyć? Pajączki takie. Dobra, co my tu mamy? A, mamy tą głowę mrówki do przebadania, te buty. To chyba wszystko tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. To ty możesz iść badać. Czy ja mam coś do przebadania? Do przebadania mam tylko... No kości pewnie tylko masz. Tylko kości, no. Więc ja idę szukać mięsa.
rykowców. Dobra. Znaczy wiesz co, to ja nie wiem to jak, czy to te rykowce będą do tej tarczy chcesz, tak? Potrzebuję tam do tarczy i potrzebuję do... nimi nawozi się grządkę u nas. No to już mam jednego rykowca. A ja na opartego nie widzę żadnego. Dobra, idę przebadać. No zobaczymy, co możemy otworzyć. Ach, koń się, kurde, ty. No nie blokuj się przecież, debilu! No to najpierw przebadamy czasz. Aha, tutaj nam nic to nie dało za bardzo. Kość. Aha, też nie mamy żadnej receptury z tej kości, co wykopaliśmy. Nic! Na golenniki to też pewnie, tak, możemy je ewentualnie wytworzyć. Odkąd tych gazowników tu tyle? O, rykowiec. Dobra, jak to teraz wygląda? Płetwy z wioślarka. Zakrywka wioślaka jest potrzebna. Kamyk, rostery, wosk z lilii wodnej. To te płetwy musimy zrobić. Musimy zrobić jeszcze... Co za dziad? Ten bąbelkowy hełm. To będzie potrzebna... Aha, 5 kości, Tomek, jest potrzebna na ten hełm. Czyli potrzebujemy 10 kości. Ile masz kości? Chyba dwie. Dwie. O, to za mało. I jeszcze potrzebujemy na ten kościany sztylet i na niego jest potrzebne dwie kości. To potrzebujemy znacznie więcej kości. Masakra. Dobra, to już będę wracać do domu. Kurde, teraz mam... Tylko powiem tak, trochę mam wrażenie, jakby była trochę taka lipa z tymi rzeczami, bo tych kości tam nie ma za dużo. Ja nie wiem teraz właśnie, czy one się respią nam ponownie, chyba że trzeba gdzieś dalej w tym stawiku szukać. To jeszcze jeszcze musimy z tymi prądami tam płynąć. No tam jest laboratorium, do którego musimy iść po scalaka. Tak, ale podejrzewam, że to laboratorium może mieć gdzieś tam inne wypuszczenie gdzieś indziej. No nie wiem tego. Dobra, czy mogę zrobić kościany sztylet? Dobra, to robię nam dwa kościane sztylety. Dobra, lecę od ciebie, jak znajdę dom. Guma. Ten wcześniejszy sztylet można... Można niszczyć rzeczy? Niszcz, mogę. Cyk. Dobra, to mamy ten lepszy kościany sztylet. Idziesz do domu? Idę w kierunku gumy, bo mi się znacznik domu nie pokazuje. To ja ci tu zostawiłem ten jeden sztylet. W której skrzynce? Tej na uboczu takiej? No tej jedynej, do którego możemy coś wsadzać. Dobra. Bo reszta jest... Dobra, kosmos dostarczy biedronki, okej. Okay. Czekaj, tu jest rower. No i dobra, wiesz co, ja robię skrzynkę, bo my nie mamy już miejsca, znowu. Dobrze. Chyba tutaj naprawdę... Ale dziwi mnie dlaczego... Kurw Jezus! Dziwi mnie troszeczkę dlaczego tutaj nie ma jeszcze jakby lepszej skrzynki. Jest tylko ta jedna. Chociaż ludzie też pisali, że będzie update. I tam będzie jakby nowa gra plus dodana i jakieś inne jeszcze rzeczy. No to fajnie. Soku potrzebujemy. Mam dwa albo trzy. Ale to ja już tutaj ogarnę, bo tu jest koło nas. Ty... O Boże, ja być dekiel. Ja poszedłem w całkowicie w innym kierunku niż dom pewnie. Bomba w uciesiałkę. Czy ty poszedłeś do gumy? No w kierunku gumy, bo mi się no znacznie ich dom... do piaskownicy. Tak, wiem, zauważyłem. Bo czasami te znaczniki mi się nie pokazują od razu. Mi się zawsze pokazują. Ja zawsze mi właśnie nie. Ja czasami muszę podejść. Teraz kurde latam przez tych gazowników. Goń się! Dobra, ja zrobię tak. Ja sobie tą tarczę z rzutnika naprawię. Nie mogę. Okej. Okay. Czy to przez mrowisko? Tak. Co ja tutaj miałem wytworzyć jeszcze? Ja te płetwy mogę zrobić? Mamy na te płetwy? Mamy na te płetwy, ale to na jedne tylko. Dobra. I gdzie te płetwy mogę włożyć? Oh.
Bomba, aha, tu jest, Wojtek, dobra. Okej. Dobra, to ja to z Biedronki chowam w takim razie. O, że Biedronka, ci dawno nie widziałbym. Mi tak nie przyda. O, druga, kurde, jak nie chcę Biedronek, to jedna na drugiej. Chowa. Dobra, jeszcze kawałek. Jeszcze 290 cm. Dobra, ja wracam do wody, bo trzeba te wioślarki i te topiki pozabijać, bo potrzebujemy rzeczy. Mhm. Jeżeli chodzi o kości, to mówię, nie mam bladego pojęcia, gdzie one są. Już tam też będę szedł. Dobra, jednego pająka udało mi się ominąć. Ale się pływa szybko z tymi butami. Zdrowe mięso z kijanki. No chodź, pajączku, chodź. Nie wiem, cię czym tym bić. Dobra, jestem już prawie po domu. Możesz mi ten nóż wyposażyć. Gdzie jest ten pająk? Czego uciekasz? Dobra. O, Tomek, tym nożykiem, tam ci zostawiłem ten nożyk. Te topiki są na cztery uderzenia. Po tym nożem, nie? Tak, tym nożem. Halo, a gdzie jest mój? He? Dobra, a tu są, nie widziałem. Topika. Dobra, kilka mięs też ususzę, bo mi za dużo. Raz, dwa, trzy. Ty pamiętasz, co my tam mogliśmy tym lepszym nożykiem wycinać? Nie wiem teraz. Ach, nie pamiętam. Napij, a już mam napite, kurde, nie wiem, że napity jestem. Muszę coś zjeść, to jest suche. Dobra, trochę rzeczy podkładałem. Surowe mięso. Suszone zjedz. To. Opcjonalny nawóz do zmodyfikowania. Aha, nawóz to muszę dać, dobra. Ja tu mam jakieś piórko. Lecę do ciebie. To co, jak myślisz, sadzamy to laboratorium, próbujemy tam wpłynąć? No nie, no musimy zdobyć rzeczy, żeby cokolwiek zrobić, bo nie, musimy mieć hełm bąbelkowy. Bez tego to w ogóle nawet nie ma co tam podjeżdżać. Dobra, czekaj, tu mi się też bąbelki respią, więc tu muszę dół sprawdzić. Trzeba głównie zabijać te pająki, żebyśmy mieli z nich rzeczy, tak? Bo co my tu, czekajcie, co my tu potrzebujemy konkretnie do tego hełmu z bąbelków? Zatopiona kość, kosmek z ostery, lina z jedwabiu pajęczego, no to jest git. Czekaj, a te buty dla ciebie, płetwy? Zakrywka wioślarka, aha, czyli wiośla... To w sumie my niepotrzebnie chyba te pająki bijemy. Szczerze mówiąc, no, no dobra, to się i tak przyda w przyszłości. A nie tym cię bije, że cię bije? O kurde, gin farfut, ludzisz, bo zaraz się tlen skończy. Gdzie ten kwiatek dawał tlen? Zostera. Kurczę, nie widzę tych... Nie, a widzę to ty tego, tu latasz, dobra. Ja nie widzę tego, co my mieliśmy wykopywać na drugim poziomie... tego. To jest to? O, jest wioślarek. Dobra, ja trzymam łopatę w ręce i szukam tych kości. Może tu gdzieś jeszcze będą. O nie, to jest zostera, to? Nie, tego też nie możemy. Oczy, które tu były na ten drugi poziom? Ale z tymi się fajnie pływa, z tymi płetwami. Ja nie mać, ja nie mieć. No nie masz jeszcze, nie mamy na dla ciebie.
Ale naprawdę dużo, dużo szybciej się pływa. O, wioślarki, wioślarki. Halo, halo, halo! Proszę zaczekać. Próbuję was. Aha! Nie zauważyłem, że byłem na hita. Tomek, ja cię proszę. Totalnie nie zauważyłem. Ja mam tu jeszcze jednego wioślarka. Dobra. Tylko, że pływałem teraz przy dnie i tam nigdzie już kości nie widzę. No ja na razie tłuczę wioślarki, żebyśmy mieli te rzeczy dla... Ja też co możemy jednego. Zrobić, żebyśmy mieli. Tylko mówimy, i tak potrzebujemy większą liczbę kości, więc... no nie wiem, ja ich tutaj pod wodą za bardzo to tak średnio widzę. Więc domyślam się, że one chyba tylko i wyłącznie są w tym takim najgłębszym punkcie. Oj, pająk. Nawet dwa. Dobra, znowu wpływam. Dobra. Kolejny. Próbujmy je tak trochę unikać, bo... Aha, unikać. Czekaj, tu jeszcze nas nie było. Wiem, dlatego ja właśnie chcę płynąć wyżej, tylko muszę powiedzieć. Mamy znowu, no i wytłumaczcie mi, po co jest automatyczne odkładanie, jeżeli w żadnej ze skrzynek nie mamy bandaży, a mi bandaże automatycznie gra zostawia. To się właśnie dziwię. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? To jest głupota. To już jest któryś raz z rzędu, kiedy po prostu mi itemy... Jest ta ryba koi, ale my jej nie będziemy bić, bo... To taka jak karp? No, ryba koi. O, komary? Nie, podziękuję za zabawę z komarem. No, bo dajcie mi tlenu. O, to jest wioślarek. Był karpia, tak jakoś dziwnie słychać głośno. Szukam tu za tym dinozaurem, czy czegoś nie ma. O, wykryto to mutacje, mistrzostwo ostrze. Gdzie ty w ogóle jesteś, Tomek? Za dinozaurem tu jeszcze szukam w tych ciemnościach. Ja to już dalej popłynąłem. No ja wiem, no byłem tam wcześniej koło ciebie, ale... O, tu jest sporo wioślarków. Trzeba będzie je zabić. No, halo. No, daj tlenu. Teraz mam cię. O. Tu jest ciekawa rzecz, jakaś taka dziwna, lecąca pod wodą. Ale powiem tak, ja nie jestem... Wojtek, ten karp! Co za karp? Się na mnie rzucił. No a dlaczego miał chyba ciebie nie rzucić? No wcześniej mu przywaliłem, to jakoś mnie nie atakował. Już to jest to, co ja mogę tu zrobić? O! Tu potrzebujemy tego. Co za ham. Miękki korzeń. To jest to. A, mleczak trzonowy, okej. No na tego karpia trzeba uważać. Tutaj coś dziwnie się często powietrze wy... Że się ciemno widzę, zaczyna robić. Tu już średnio co widzę pod tą wodą. Nie, no dobra, ale wydaje mi się, że chyba całe to bajorko żeśmy sprawdzili i z tego, co z moich obserwacji wynika, że te kości możemy zdobyć tylko i wyłącznie tam. O, nie sprawdziliśmy całości, bo tu nas nie było.
No ale ja już tutaj tak sprawdzam, wiesz. I ja tutaj nic nie widzę więcej, więc... No tutaj też nie ma kości, dobra, czyli ja tutaj... No dobra, prosty. No ja też tu nic już kości nie widzę. Ale nie, widzę, że na pewno w tym stawie jedyne wejście niżej to jest to tam, tamto gdzie zaczynaliśmy. I chyba te kości są tylko i wyłącznie w tamtym miejscu, bo... I ja ich tutaj nigdzie więcej pod tą wodą nie widzę. Boże, wypłyń! No i nie wypłynąłem, bo mnie karp, no! Ale bardzo mnie zastanawia, do czego był mi, pamiętam, potrzebne to ostrze numer 2. Bo nie mogę znaleźć tej rzeczy, nie pamiętam teraz, która wymagała tego drugiego ostrza. Nie mam pojęcia teraz. Ja się teraz też nie pamiętam. Halo, bąbelki, poproszę woda, znaczy powietrze. Nie wiem, po ciemku i tak nic nie zrobimy. Dobra, Wojtek, ja rzucę do domu, będziemy kończyć. No dobra, ja też jeszcze tutaj spróbuję trochę przepłynąć. O nie, czekaj, to jest kość? Nie. Już myślałem, że pod koniec. Ty, tutaj jest zalane laboratorium, widzę. Też? Tak, taki fragment odkryłem. Tu jest jakiś włas chyba. Otwórz. Oj, nie wiem, czy to jest dobry sens, żebym ja tu wpływał. No wreszcie o ci plecach wyskoczy. Ty, tu jest woda! Znaczy, w sensie można sucho oddychać normalnie. To sam idzie ciebie jeszcze? No nie, bo tu nie i tak chyba nie przejdziemy dalej, bo są zamknięte z drugiej strony, czyli to jest jako taki checkpoint, bym powiedział. Okej. Dobra, ale czyli musimy też szukać takich tych jakby włazów pod wodą. Ja sobie muszę apteczki zrobić. Ale dobra, ja już wracam. O, jaki zapytany garnek. Dobra, mam. Woda jest, wszystko jest. Tam jest. O, znowu. Tak, bo tu jest sporo pod tą wodą. Ale mówię, z tego co widzę... O, obrączka. Obrączka. Ale z tego co widzę, to... Ole, diament ty tutaj. O, will you marry me? Yes, I will. O, i tutaj chyba... Tak, i tutaj będzie laboratorium. Dobra. Ale tutaj na razie nie wejdziemy, bo... Suszone mięso jest zamknięte. Oj, tu jest też jakiś fragment laboratorium. Tu jest też jakiś włas. O Jezus, chyba się utopię zaraz. Odkrył włas w stawie, o! Ojej, zdążę. Płetwy, dawać płetwy, 7, 3, 2, to może stój tam, gdzie cię zrespię. Ha, zdążyłem. Kurde, ja się rzuciłem tobie na ratunek. Ale jak się utopisz, to chyba nie da się zrespić. Ale już jestem głodny i wszystko. A no właśnie. I łopatę mi widzę zostawiło też, jak zrobiłem w tych skrzynkach. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak jest, że te itemy zostawia. Ale to tylko tobie to jakoś się dzieje? Nie wiem, dlatego właśnie dużo osób mi pisało, żebym tego używał, ale ja tego nie chcę używać, bo no co mi potem, jeżeli... Czy ja używam tego cały czas i mi... No to nie, no to ja miałem łopatę, miałem bandaże i zarówno łopata, jak i bandaże poszły mi do skrzynki. Nie wiem dlaczego, zupełnie. Tego ja właśnie średnio lubię to używać, bo no problematyczne to jest dla mnie. Nie wiem, czemu tak się dzieje. No, możesz wyjść na ten... No, come on! Wojtku... No. Co, jeszcze soku pozbieram? No, mogę wyjść? Co ty robisz? Próbuję wyjść, o. Dobra. Nie, bo ja mam te płetwy, wiesz, i one jednak boosta dają dużego. Aha, no tak. Dobra, czekaj, no ja zebrałem trochę z tych wioślarków, tych innych, z ostery, więc teoretycznie powinniśmy mieć też dla ciebie na te dwie rzeczy. Dobrze. Bo ten sztylet sobie wziąłeś. Tak, ze sztyletem chodziłem. Zabiłem wioślarki sztyletem. Mhm. O, wykrytą mutację maratończyk, 3 z 3.
Dobra, ale mamy nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach, bo znowu Wojtek. Zrobić. Byłem, czekaj, rzucam ci tu. No. Proszę bardzo. Czyli w następnym odcinku plan jest następujący. Musimy zrobić bąbelkowy hełm, więc potrzebujemy... Mamy trzy za to, trzy kości. 5, 6, 7. Potrzebujemy, Tomek, 8 kości jeszcze, żebyśmy mieli oboje bąbelkowy hełm. Okej. Okay. Wyglądam jak ten, jak Piotruś pan. Ty masz na głowie. A, dobra, to twoje włosy. Co innego. Aha. Dużo jedzenia jakby co. Ja też jej suszę, ale zostawiam też, żeby zgniliznę, bo ten nawóz zrobić, żeby mi tu grzyby rosły. Mhm. Dobra, więc do następnego razu. Pa, pa. Pa, pa, pa.